Rozliczanie zakończonych wizyt pozwoli Ci na śledzenie finansów Twojego biznesu poprzez możliwość korzystania z zaawansowanych statystyk i gotowych do pobrania raportów. Aby rozliczyć zakończoną wizytę, naciśnij lewym przyciskiem myszy na jej kafelek w kalendarzu, a następnie przycisk Rozlicz. Zostaniesz przeniesiony do zakładki Sprzedaż. Masz teraz możliwość dopisania do rozliczenia kolejnych pozycji, takich jak usługi, produkty czy karty podarunkowe. Teraz naciskając na kwotę usługi czy produktu pod kartą klienta, masz możliwość ustawienia innej ceny bądź dopisania rabatu procentowego. Jeżeli Twoi pracownicy pracują na prowizjach, kliknij ikonę Przypisz sprzedaż, aby przypisać konkretną pozycję do pracownika. Drugą dostępną tutaj opcją jest zużycie. Użycie jej pozwoli na automatyczne pobranie ze stanu magazynowego produktów użytych do realizacji wizyty. Skorzystaj w tym celu z przycisku Dodaj pozycję. Następnie wybierz produkty z listy, zatwierdź i podaj ilość. Możesz oczywiście dopisać kolejne pozycje lub w razie pomyłki skorzystać z ikony kosza. Możliwe jest także wpisanie uwag, zmiana osoby wystawiającej lub dodanie zatwierdzającej. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij Zapisz, a po rozliczeniu transakcji system automatycznie utworzy nowy dokument rozchodu wewnętrznego. Wybierz przycisk Dalej na dole strony i przejdź do wyboru płatności. Do wyboru masz kilka różnych metod. Najczęściej korzystać będziesz z opcji płatności kartą, czyli w Booksy terminal płatniczy lub gotówki. W przypadku wyboru tej metody płatności masz możliwość wpisania otrzymanej od klienta kwoty, a system automatycznie wyliczy resztę do wydania. W razie potrzeby możesz także skorzystać z opcji płatności dzielonej i wybrać kilka różnych metod, na przykład w sytuacji, gdy klient chce częściowo zapłacić kartą, a częściowo gotówką. Wtedy wystarczy odpowiednio uzupełnić pola kwoty. Jeśli sytuacja tego wymaga, możesz skorzystać z opcji Dodaj metodę płatności. Rozliczenie rezerwacji nastąpi po naciśnięciu przycisku Rozlicz, po czym Booksy wyświetli podsumowanie całej transakcji. Na prośbę klienta można wysłać mu rachunek drogą mailową, naciskając ikonę papierowego samolotu. Możliwe jest tutaj wpisanie ręcznie adresu mailowego lub pozostawienie tego, który wcześniej został zapisany w karcie klienta. Rozliczone rezerwacje oznaczane są w kalendarzu zieloną ikoną dolara. Aby sprawdzić szczegóły płatności, wystarczy kliknąć w kafelek, a następnie w rozliczenie.